Początki reggae w Polsce związane były bardzo wyraźnie z punkiem. Ta muzyka nie przyszła do Polski bezpośrednio z Jamajki, ale bardziej przez Londyn. Większość pierwszych zespołów nowofalowych czy punkowych z końca 70-tych lat, jak Kryzys, Deuter, miały w swoim repertuarze kilka może kawałków reggowych. Poza tym grały nową falę i punka. I w którymś momencie, dopiero około 83, jakby na tyle już się to zadamowiło, ten rytm i kultura, a zarazem pewien przekaz reggowy, że po prostu zespoły zaczęły grać tylko i wyłącznie reggae. W jakimś sensie stało się to fenomenem na skalę światową, bo powiedzmy poza Stanami Zjednoczonymi, Jamajką i Wielką Brytanią. W 80-tych latach reggae w Polsce po prostu było muzyką tak popularną, że nawet jak stworzono taki koncert najlepsi z najlepszych, to podzielono całą jakby muzykę, którą się gra w Polsce, to przede wszystkim na rock, blues i reggae. Czyli w jakimś sensie urosło to do jakiegoś statusu bardzo ciekawego, socjologicznego i kulturowego. Coś w naszym polskim narodzie jakiegoś mistycznego, natchnionego, romantycznego i zarazem, dlatego że to były lata 80., w reggae przekaz był jakby rewolucyjny, w jakimś sensie niosący jakąś pewną wizję innej rzeczywistości, wolności, co wtedy bardzo oddziaływało i po prostu zespoły były jakby zaangażowane. Właściwie nigdy w Polsce nie stworzono reggae naprawdę komercyjnego, tam, nie wiem, za trudno mi nawet teraz sobie przypomnieć, jakieś tam, jeśli już, to Gedeon był na tej granicy,
zespołu, który jest jakby bardziej popularny czy znany, w sensie, że w którymś momencie po prostu graliśmy często i dużo i nie byliśmy aż tak być może rudz w samym brzmieniu. Niemniej, jeśli chodzi o przekaz, wszystkie zespoły w Polsce, wszystkie zespoły mają zawsze pewien spirytualny, jakiś uduchowiony aspekt, który jest jakby podstawą ich egzystencji. I bardzo trudno jest w Polsce dla tych ludzi, którzy tutaj są na przykład na tym festiwalu, grać reggae, które jest w sensie przekazu i pewnego myślenia, filozofii od razu komercyjnej sprzedane jakby. Także to jest jakby taka specyfika i jeśli mówimy o różnych gatunkach reggae, to w zasadzie jest tylko reggae, które jest z uczuciem i reggae, które jest po prostu komercyjne i na szczęście w Polsce tego nie ma. Reggae nigdy nie będzie na szczytach list przebojów, nigdy nie będzie przyciągała dziesiątek tysięcy ludzi, ale uważam, że ci ludzie dobrze się czują w takich miejscach. To są ludzie, proszę zwrócić uwagę, to są bardzo młodzi ludzie, którzy specjalnie na to przyjeżdżają z różnych zakątków naszego kraju. Przyjeżdżają do Ostrowa po to, żeby się dobrze poczuć, żeby poczuć te muzyczne wibracje, żeby pobyć razem i nabrać takiego specyficznego feelingu, klimatu, który w jakiś tam sposób w nich zostanie na dłużej. Jest to coś, co mi się właśnie w reggae bardzo podoba, że w jakimś sensie nigdy nie zostało totalnie przejęte przez media, przez wielkie kompanie, skomercjalizowane totalnie. Jest to ciągle muzyka, którą, że ludzie, to widać, można rozejrzeć i widać, że to są pewni ludzie, którzy siebie nawzajem rozumieją dobrze i mają jakieś wspólne fascynacje i spotykają się na takich festiwalach.